On miał na imię Oscar, na nią mówił Mimi. Ona kochała najmocniej, przynajmniej w tamtej chwili. Wierzyli, że na zawsze. Żaden społeczny wyścig nie zatrzyma tej siły. Nie mieli bladego pojęcia, jak bardzo się mylili. Ona chciała studiować art w jednym z wielkich miast, gdzie graffiti traktuje się jak sztukę. Nie wiedziała, jak on też chciał zmieniać świat, ale wystarczał mu buszek. To była ich wspólna decyzja, postawili na podróże. Południowa Francja, Paryż, może nieco później. On ma magazynie, ona Starbucksa, więc trochę modniej. Spełniają sen Europejczyka ze ściany wschodniej. Koleje losu różne przez Europę samolotem. Mimi zmartwienia o ślad węglowy odkłada na potem. TV wyłączone, bo przecież może ci poryć głowę, ale za to w Candy Crush obsypywani złotem. Przyjaciółkę Ewę, poznał ją na imprezie, ale tego Mimi miała już nie wiedzieć. Za mało światła na tej dyskotece, te oczy nie mogą kłamać, ten dotyk cię nie uleczy. Za dnia bezdech, na noc persen i tak coraz częściej. Bo problemów jakby trochę więcej. Oscarowi ojciec miał zostawić spadek, miał być payday. Nie pomoże im nawet stanowisko menadżerskie, o które Mimi walczyła jak lew. Oscara daddy zadłużony jak Grecja. Z dnia na dzień coraz większy stres, coraz droższy chleb. Bez pomocy terapeuty pojawiła się agresja. Nie będę mówił ci jak żyć, bo żaden ze mnie ekspert. Ale jeśli potrzebna jest puenta, rób co chcesz, wiesz, niczego nie żałuj. Bylebyś wiedział, kiedy należy przestać. Chciałbyś się zatrzymać, zatrzymać.